Witam wszystkich, z tej strony Sarcho, wy oglądacie 17 odcinek naszej serii Zagrajmy w Astrobot. Zabierzmy się za kolejny poziom podwodne bąble. Czyli co, więcej będziemy tutaj pływać? Mam oczywiście zachowany na szczęście wygląd astrobocika z końcówki poprzedniego nagrania. Biedactwo, wyskakuj stąd. Więc mamy strój Jacka z serii Jack and Dexter. Chyba faktycznie czeka nas trochę więcej pływania tutaj. Albo i dużo więcej. I od razu muzyka, która też idealnie pasuje do takiego poziomu, kurczę. Nigdy nie byłem jakimś szczególnym zwolennikiem etapów takich wodnych w platformówkach, a już najbardziej nie przepadałem za tego typu poziomami w grach z serii Mario. To zawsze jak tylko tego typu poziomy nadchodziły, a też był to pewien standard dla tych różnych platformówek z Mario w roli głównej, a to zawsze jednak wolałem, żeby jak najszybciej mieć to za sobą. Chociaż oczywiście w ramach urozmaicenia dobrze też coś takiego zobaczyć i ukończyć. Więc tutaj myślę, że mam podobne podejście do tego, co nas teraz czeka. Bo nie mamy aż tak wielu okazji, żeby sobie więcej tutaj w tym astrobocie popływać. A, to tutaj mamy, kurczę, skrzynkę specjalną z gadżetem. Okej. Co to mi daje? Aha, szybsze pływanie po prostu. No cóż, jeśli to będzie dłuższy etap... O kurde, jak możemy się... Wow! Możemy się porządnie wybić do góry. Spróbujmy. Na początek tutaj. Ale od razu też na górę. Rozumiem, że tam też możemy wskoczyć i być może dostać dodatkowe monety, albo nawet coś więcej. No musiałem to sprawdzić i zobaczmy. Chyba przeszkadzam trochę tym ptaszkom tutaj, ale kto wie, czy nie dostaniemy za to jakieś nagrody, co? O! A, jednak, dobra. Bo już chciałem z zawodem stwierdzić, że nic nie mamy, ale jednak monetki wpadły. Pojedyncze, bo pojedyncze, no ale zawsze coś. Dobra, to teraz tędy. Okej, ale widzę, że będziemy też wracać na powierzchnię, to też spoko. Żeby nie było zbyt monotonnie, nawet w ramach jednego etapu. Ej, no come on, co jest grane? Udało się jakoś. To też rozumiem, że rozbijemy. Zgarniemy więcej monet, ale poza tym chyba wszystko. To są przeciwnicy, prawda? Przez chwilę myślałem, że nie mogę nawet ich zaatakować, ale nie, no spoko. No proszę, nawet wodospady nas nie powstrzymają. Od razu mi się przypomina jedna z umiejętności Linka w The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Gdzie też po takich wodospadach mogliśmy płynąć do góry. Oj, zbierzmy jeszcze trochę monet i może coś więcej będzie. Nie, nie w tym przypadku. Lećmy zatem dalej. A, chyba powinniśmy wciąż ruszać przed siebie. Ale zawsze się wolę upewnić, czy coś się więcej tutaj nie ukrywa. No tutaj też nie. Dobra. W takim razie wpływamy tutaj. Przykro, aż mi się zrobiło, kurczę, jak zobaczyłem
tę rozgwiazdę uwięzioną i zapewne musimy ją uwolnić. Za chwileczkę się tym zajmiemy, mam nadzieję. Tylko po kolei. Dostańmy się jeszcze tutaj, do tej kopuły. Tutaj już pływać nie musimy, albo nawet nie możemy. A dobra, i tu już jest pierwszy zamek, żeby uwolnić jeden łańcuch. A właściwie całkowicie ten łańcuch zniszczyć. No i to ja tutaj widzę, że to jest taki cały, bardziej otwarty obszar przed nami. Zanim pójdę dalej, to spróbuję jeszcze na przykład dostać się na to drzewo. Nie wiem, czy się to uda. Chyba, że od góry. To jest też możliwość, żeby spróbować tutaj popłynąć. Bo czuję, że to też mogą być dodatkowe monety. A jednak nie. Byłem praktycznie pewien, że coś z tego będzie, no ale nie tym razem. Kurczę, to jest dużo większe niż myślałem, patrzcie. A tutaj też wbijemy jak ostatnio. Nie, to nas tylko po prostu wybija do góry w ten sposób. Tam jest puzelek, aż nie wiadomo, za co się najpierw zabrać, słuchajcie. Dobra, poprosimy tutaj. Tylko musimy troszeczkę się obniżyć. Okej. A to dość mocno nas wyrzuca do góry. Może to i dobrze. Z jednej strony chciałbym trochę przyspieszyć, wykorzystując tutaj zdolność tego pingwinka, ale z drugiej boję się, że coś pominę. Na razie przedostańmy się tu. Taką szarżą też możemy zaatakować, więc warto to wykorzystać. Kolejny przeciwnik. Może najpierw ich tutaj załatwię. Dopiero będziemy kombinować, co dalej. O, tutaj mamy bocika. Właśnie wydawało mi się, że słyszałem jakiegoś. Proszę bardzo. Jest zatem pierwszy bot. Tutaj wam jeszcze pokażę Dual Speedera w tym zielonym kolorze, aktywowanym w poprzednim odcinku. No i lecimy dalej. To nie wiem, może... No teraz kurde na zagwozdkę, czy trzymać się na razie tego poziomu? Ale tutaj, idąc ścieżką, można by było się dostać od razu do tego puzzla. I chyba od góry wlecimy, co? Bo obawiam się, że jeśli dołem przejdę, to tutaj się nie dostanę. A na przykład tych przeciwników mogę oczywiście laserami załatwić. A właściwie muszę to zrobić. Dobra. O, za pokonanie ich też padły nam monety. To tak się tylko, kurczę, wydaje, że nie dostajemy ich zbyt wielu, ale jak w ramach każdego etapu staram się odkrywać nawet takie właśnie bonusowe miejsca z paroma monetami, no to jak nam się tego uzbiera, biorąc pod uwagę, że w całej grze poziomów jest kilkadziesiąt, to ostatecznie zbierze się to na naprawdę sporą sumkę. Więc myślę, że warto. Poza tym dla samej satysfakcji też, kurczę, chcę to robić. Żeby odkryć jak najwięcej smaczków w tych różnych odwiedzanych krainach. Dobra, czyli tutaj rozumiem, że górą jakoś przejdziemy. Okej, najpierw jeszcze tutaj. Są przeciwnicy, ale też widziałem pojemniki z monetami. Nie będzie w takim razie bocika też? O dziwo nie, nie widzę tutaj żadnego. No chyba, że tam pod wodą. Aczkolwiek pod wodą na pewno będzie ten łańcuch do zniszczenia. Mamy jeszcze, kurczę, jakieś ośmiorniczki, które też nas oczywiście atakują. Dobra, czyli jednak głównie tutaj wchodzimy po to, żeby znowu zniszczyć łańcuch. No, ale przynajmniej mamy też drogę na skróty. Dwa łańcuchy nam jeszcze zostały. No myślę, że uwolnienie tej rozgwiazdy byśmy sobie zostawili na koniec, bo ciekawe, czy to już nie będzie zakończenie też całego poziomu. A tutaj też są przeciwnicy. Dobrze widziałem? Dobrze widziałem.
biegają dookoła, bo rozumiem, że tych kolczastych jegomościów raczej nie ruszymy. A to oni ciągle uciekają. Proszę bardzo, to było trochę ryzykowne, ale udało się. Ej, bo znowu słyszę. Nie, kurde, zapomniałem, że tutaj przecież jest jeszcze to. Na szczęście punkt kontrolny bardzo blisko. Tutaj wszystkie postępy zapisane, tak? A, tutaj mamy więcej monet. Bierzemy to. Dobrze zwróciłem uwagę, że 30 monet chyba dostałem z tego. Bo do tej pory jeszcze nie byłem pewien, ile właściwie za to dostaję. Ale tak mi się wydawało, że wpadły właśnie monety w liczbie 30. Ej, no zastanawia mnie, bo ciągle słyszę tego bocika gdzieś tutaj. A, dobra, na przyspieszeniu polecimy, co? A, jest tutaj, dobra, dopiero teraz przy tym, jak się zbliżyłem, to zauważyłem. No chodź tu. Udało się, kurczę, ledwo, ale się udało. Noż nie wierzę, kurde! Jak to wygląda w tej sytuacji? No tak, zapisują się tutaj te postępy, które zrobiliśmy z pokonaniem przeciwników i tak dalej. Na szczęście nie ma szczególnie dużej kary w tym przypadku. Dobra, po tej stronie wydaje mi się, że sprawdziliśmy już wszystko. Ale możemy szukać jeszcze z tej strony. Tutaj będę się wracał na początek, tak? Na to wygląda. To jeszcze po tej stronie. O właśnie, tutaj na przykład na pewno mnie nie było. Oj, tutaj muszę uważać. A, możemy się wkopać. No nie bez powodu mieliśmy tutaj tego przeciwnika, kurczę. Jest, drugi puzelek. W ogóle, kurczę, jak się udaje na razie wybierać to wszystko zgodnie z kolejnością zaprezentowaną tutaj. A w przypadku takich otwartych poziomów, no nie ma reguły, co będzie akurat pierwsze w kolejności. No oczywiście też nie ma to totalnie żadnego znaczenia. Grunt, żeby się ostatecznie udało wszystko zebrać. Dobra, znowu 30 monet wpada. I poprosimy kolejne, a tutaj za to 3 monetki. A to już chyba swego czasu też się zorientowałem. Można by pomyśleć, że kurczę, za taką dużą monetę powinniśmy więcej jednak dostawać. Co najmniej z 10 by się przydało. A tak to jest takie poczucie, że twórcy troszkę oszczędnie nam to rozdają. Bo jestem bardzo ciekaw ogólnie, czy przy takim moim dokładnym podejściu do eksploracji tych krain, czy na końcu gry będę musiał jeszcze jakoś szczególnie mocno farmić te monety, aby wykupić wszystkie nagrody. No bo w Astro's Playroom nie musiałem za wiele farmić w ten sposób, prawie tyle co nic. No ale tutaj mamy do czynienia z większą grą oczywiście, więc to też jest osobna kwestia. Dobra, pora wyjść na powierzchnię i tu się troszkę rozejrzeć. Na pewno będzie coś na górze. Kolejne ośmiorniczki. O, mamy jeszcze tutaj tę świnkę. Czyli rzucamy. Okej, czyli można powiedzieć, że to jest tak naprawdę fabularna droga, ale jednak jest też bocik. Który tym razem? A, tym razem w innej kolejności, a propos tego, co mówiłem wcześniej, że nam się tak trafiało po kolei. Ale teraz jednak było inaczej. Dobra. To jeszcze... A nie, tam już byłem. Bo na powierzchni już niczego więcej nie widzę tutaj akurat. Chyba, że tam jeszcze ewentualnie, patrzcie. Okej, coś mi się wydaje, że ja też mogę w ten sposób wskoczyć. I może dostaniemy chociażby jakiegoś puzzla. Jeszcze jak się wymownie to świeci. Delfinki czekają.
A, skok przez obręcz, czyli tylko trofeum otrzymujemy i monetkę jakąś. No dobra, ale to też fajnie. Bardziej właśnie myślałem, że będzie z tego po prostu ten trzeci, ostatni puzelek, ale jednak nie tym razem. Jeśli chodzi o brakujący łańcuch, to musimy właśnie na dół popłynąć. Tak naprawdę nie widzę tutaj za bardzo innych możliwości. Jeszcze tutaj mogę ewentualnie sprawdzić, bo widzę, że jest jeden pojemnik. A, to tutaj te posągi ośmiorniczek są. Jeszcze tu też rozbijemy sobie. Mamy jeszcze i to specjalnego... O kurde, mamy bocika z gry Octodad... Deadliest Catch, chyba tak to się nazywało, prawda? Dość nietypowa produkcja, trzeba przyznać, gdzie wcielaliśmy się właśnie w taką ośmiorniczkę. Sekretna ośmiornica, nikt się niczego nie spodziewa. Rozgrywka przedstawiona w tej grze była w takim humorystycznym stylu, że musieliśmy wykonywać różne czynności jako właśnie ta ośmiornica, która miała udawać prawdziwego człowieka. I problem polega na tym, że ośmiornica oczywiście ma dużo więcej kończyn i poruszanie się ją samo w sobie jest dużo bardziej wymagające. Więc w grze tak poruszamy się bardzo koślawo i całe wyzwanie w tej produkcji polegało na tym, że trzeba było właśnie tak manewrować tą ośmiornicą, żeby w miarę normalnie to wyglądało, żeby przypadkiem nikt się nie domyślił, że nie jesteśmy człowiekiem. Tam chyba był nawet motyw z przygotowywaniem się do własnego wesela? Że w jakiś sposób zastępowaliśmy pana młodego jako ośmiornica? I panna młoda miała się niczego nie domyśleć? No mówię, taki dość absurdalny humor. Ale jednocześnie gra w ten sposób całkiem oryginalna. W ogóle doczekała się wydań na wiele różnych platform. To absolutnie nie jest jakiś tam wielki ekskluzyw na PlayStation. Ale już przekonaliśmy się niejednokrotnie, że tutaj mamy nawiązania nie tylko do ekskluzywów. Często oczywiście są to nawiązania do gier wydawanych przez Sony, ale jednak nie zawsze. Dobra, to gdzie teraz, kurczę? Najpierw może tutaj bym sprawdził. Bo mamy wrak jakiegoś statku. Tutaj rozumiem, że trzymam się z daleka, ale spróbujmy rozprawić się z tymi ośmiorniczkami. A, bo tu jest, kurczę... O nie, to ja to zostawię na koniec jednak. Bo nie chcę ryzykować, że mi się odblokuje jakiś końcowy etap. Końcowy fragment tego poziomu. Dobra, mamy jeszcze skrzynkę, czyli być może tutaj będzie ostatni puzelek, co? A nie. W tym przypadku jest pełno klejnotów i oczywiście możliwość zrobienia zdjęcia. Jak to zrobić? Ej, mogę się ustawić czy nie? Chyba, że najpierw muszę się jakoś... O, właśnie. A dobra. Emotki możemy zmienić. I mamy to. Dodatkowe monety nam za to wpadają, więc czemu by nie? Tu mamy też bocika jeszcze. Akurat takiego zwykłego w tym przypadku, jak rozumiem. Ale jest jeszcze jeden specjalny. Ale ewidentnie, kurczę, mamy taki mocno relaksacyjny, trochę niespieszny etap. No bo raz, że oczywiście pod wodą poruszamy się wolniej, ale dwa, fakt, że jest to bardziej otwarty obszar do eksploracji, no to sprawia, że ostrożniej muszę, kurczę, tutaj się przemieszczać, żeby nie przeoczyć jakiegoś szczegółu. Pomijam już same znajdźki, ale żeby też nie przeoczyć chociażby dodatkowych monet, które mogą nam wpaść i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Jeszcze tutaj płynąc rozglądajmy się, czy czegoś więcej nie mamy. Na przykład tutaj. Myślałem, że pojawią się chociaż jakieś monety, jak tutaj wpłynę, ale nie, nie tym razem. Tutaj też będą dodatkowe monety, oczywiście, że tak.
Ja poproszę. Nie pogardzę absolutnie. Ej, muszę uważać na te piranie. Bo rozumiem, że ci przeciwnicy mieli symbolizować właśnie piranie raczej. A, to nawet z tego wyskoczył nam puzelek. I to ostatni już, super. Dobra, tutaj mamy kolejnego bocika. Wydawało mi się właśnie, że słyszałem jakiegoś. Serio? No nie, no znowu, kurczę, wskakujemy do żołądka jakiejś bestii. To już nie pierwszy raz. Nie zazdroszczę astrobocikowi zdecydowanie. Mogę cię uwolnić? Kogo my tu mamy, słuchajcie? Koci towarzysz. Perfekcyjny partner dla perfekcyjnego miaustrza. Koci towarzysz, kurde, to... A, dobra, bo... No tak, to nakrycie głowy charakterystyczne. Bo zacząłem się zastanawiać, o jakiego kociego towarzysza chodzi. A w Monster Hunterze, ja nagrywałem na kanale 3 gameplaye z gry Monster Hunter World i tam mieliśmy takiego kociego towarzysza. No i to na pewno o to chodzi, bo wygląda identycznie właściwie też to nakrycie głowy. Albo przynajmniej bardzo podobnie jak to, co można było tam wybrać. Pomijając fakt, że oczywiście mieliśmy tam różnych kocich towarzyszy do wyboru. A to akurat mnie nie zaskakuje takie nawiązanie, bo w Astro's Playroom też do Monster Huntera nawiązanie się pojawiło, chociaż w inny sposób troszkę. Tam widzieliśmy po prostu ekipę wojowników, którzy siedzą sobie przy ognisku i mają wielgachne miecze, też tak charakterystyczne dla tej serii, w której polujemy na tytułowe potwory różnego rodzaju. No dobra, bo martwi mnie jedna rzecz. Mianowicie brakuje mi jeszcze jednego bota. I to bota numer 3, więc podejrzewam, że jednak nie mamy go tutaj na dole. No bo tutaj z pod wody raczej zbieramy te dalsze w kolejności bociki. Tutaj też już byłem przecież. Na górze przelatywałem. A tutaj? Chociaż jakieś dodatkowe monety mogłyby wpaść. Ale też nie tym razem. Okej, to mam chwilową zagwozdkę. Co tutaj jeszcze przeoczyłem? O, na górze mamy też żółwia. Oczywiście tylko z monetami, ale zawsze coś. Poprosimy. O kurczę, ale będzie chyba problem większy z tym ostatnim botem, to znaczy troszkę się pewnie jeszcze naszukam. Jest, mamy. Ej, no come on. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Nie! Żeby kurde nie wpaść na kolce. Dawaj go! Kurde. Patrzcie jak ucieka. Ale o to chodzi ewidentnie, żebym go schwytał w ten sposób. A spróbujmy tędy. Nie, jednak myślę, że trzeba by wyskoczyć z wody. Tak będzie najłatwiej złapać. Chodź tu, chodź tu. W końcu się udało. Myślałem, że nigdy nie złapię. No i dobrze pamiętam, że to już wszystko. Tak, mamy przecież już zebrane też wszystkie puzzle. Czyli wracamy pod wodę w takim razie. No i uwalniamy naszą rozgwiazdę, bo jeszcze jeden łańcuch został już w znanym miejscu. Oj, zachowało. Okej. Jednak nie było tak źle, mogłem spokojnie uwolnić już tę rozgwiazdę wcześniej. No ale nie miałem pewności, czy przypadkiem od razu mnie nie przeniesie na koniec poziomu na przykład z jakiegoś powodu. Ale widzę, że samemu można zdecydować, kiedy udać się do samego końca.
No i pięknie. Troszkę te dźwięki, tak jakbyśmy byli, kurczę, jakimś delfinkiem i robili ładne akrobacje. Nie wbijałem od razu na miejsce zakończenia poziomu, bo liczyłem na jeszcze jakieś dodatkowe monety, ale chyba jednak niczego takiego nie dostanę. Czekamy. I przenosimy się do galaktyki. Mam nadzieję, że to jest moment, kiedy moglibyśmy sobie odblokować też jakiś poziom. O właśnie, tego typu poziom. Retro zmagania, część czwarta. Ukończymy sobie również i to. I pytanie, jakiego teraz... O! Chciałem powiedzieć właściwie, jaki gadżet teraz otrzymamy. To szybko odpowiedź otrzymaliśmy. Ostatnio był to ten piesek chyba, który potrafił nas z kolei wybijać w różne strony, a tutaj do góry. O! Kurczę, to będę musiał uważać jednak bardziej. Tak myślałem, że sobie bez problemu pokonam tych przeciwników. Ale ci tutaj plują tym zielonym kwasem i lepiej muszę do tego podejść. W takim momencie atakować, kiedy oni nie atakują. To się może okazać zdradliwe, niesamowicie. Dobrze. O Jezu, serio? Spróbujmy z góry. To chyba jest najlepszy możliwy sposób na nich teraz. Zwłaszcza, że możemy bardzo wysoko wyskoczyć i mi krzywdy nie zrobią. Proszę bardzo. Mamy od razu koniec drogi i kolejny bocik. Plastyczny rajdowiec marzy, by zostać pilotem Gran Turismo. I w połączeniu jeszcze z informacją, że to jest plastyczny rajdowiec. Nie wiem, czy kojarzycie taką grę, taką krótką serię, bo składającą się z dwóch części, Motor Toon Grand Prix. Zanim studio Polyphony Digital wsławiło się serią Gran Turismo, którą już chyba większość osób zna, no to właśnie wcześniej studio stworzyło Motor Toon Grand Prix. Taką bardziej kreskówkową grę wyścigową, gdzie właśnie, to jest dobre określenie, że pojazdy troszkę wyglądały w taki plastyczny sposób, jakby były zrobione z jakiejś plasteliny, albo ja bym powiedział bardziej z galarety. Dlatego, że przy skręcaniu te pojazdy takie kreskówkowe aż tak się trzęsły jak galareta. Ciekawy efekt swoją drogą, a w ogóle same gierki bardzo przyjemne, muszę powiedzieć. Nie tak znane oczywiście, ale myślę, że fajna rzecz. O, tutaj sobie odblokujemy zawczasu jeszcze kolejny poziom. Tym razem będzie kwadrat, ale jeszcze teraz się tym nie zajmujmy. Na razie chyba wszystko, trzeba poczekać po prostu na dalszy rozwój przechodzenia tego świata. A teraz wykorzystajmy moment, żeby wrócić na miejsce katastrofy i zrobimy tutaj kolejne postępy. Odblokujemy sobie coś więcej. Zaraz zobaczymy. Kolejne bociki dołączyły. Teraz już 190. No a tutaj to musimy długo poczekać. Ciekawe, czy żeby ułożyć ostatnie puzzle, to muszę zebrać absolutnie wszystkie bez wyjątku w całej grze. Ten park safari na razie jeszcze zostawiam, nie będę tam wybierać się. Dobra, to teraz jeszcze weźmy sobie ten strój na następny odcinek, ten kamuflaż. Tak to wygląda. Trochę jakbyśmy byli przezroczyści. No i do tego jeszcze nowe malowanie. Pytanie tylko, które? Dobra, lećmy po kolei. Teraz żółte. O, ale jakieś elementy, akcenty zielonego też są. Więc spoko. No i w tej formie
będziemy działać w następnym materiale. A póki co przenieśmy się tutaj do laboratorium, czy do automatu, gacie. No, laboratorium, dobrze kojarzyłem. I odbierzmy parę nagród. Wdzięczne słonionko, nigdy... Słoniątko znaczy się, nigdy nie zapomni tych, którzy ją uratowali. A właśnie, Nadine. Kiedy Nadine Ross się pojawiła tutaj, w tym etapie nawiązującym do Uncharted, no to wtedy też była mowa. Nawiązanie do słoni. A kto grał, ten myślę, że kojarzy, o co chodzi. Czerwony raptor, oto żywa prehistoria. Raptor, który goni Lara Croft. Bo jeśli nie wiecie, to na przykład w pierwszej części Tomb Raidera mieliśmy też poziomy z dinozaurami. W tym pamiętne starcie z wielkim T-Rexem, ale raptorki też były. Statua i glina. Nie wygląda pan zbyt dobrze. Coś dla Leona Kennedy'ego. I charakterystyczne miejsce wyrwane właściwie prosto z Resident Evil 2, gdzie szukaliśmy medalionów i wkładaliśmy w te okrągłe wnęki. A z tyłu? Z tyłu mamy policjanta zamienionego w zombiaka. Łuk chłopca, jednak weszło mu to w krew, czyli łuk dla Atreusa, który oczywiście uwielbiał walczyć łukiem. Tutaj niestety trafiła nam się zwykła puszka. Szukamy dalej nagród. Niezbędnik wakacyjny, czas na odrobinę relaksu, czyli kolejna małpka będzie miała coś dla siebie. Włóczka wędrowca, im więcej zrobią, tym dalej polecą. Tym razem dla głównego bohatera podróży, czy też journey. Co jeszcze ciekawego? Coraz więcej otrzymujemy. Pechowy pojazd, coś mi mówi, że zjedzie z trasy. Dla Sullivana. Oczywiście w Uncharted takim jeepem jeździliśmy, no chociażby w pierwszej części. I podarowano jeepa Sullivanowi tutaj. Ponadczasowa broń od wieków skutecznie zwalcza złoczyńców. Coś dla głównego bohatera serii Medieval. Tarcza i miecz, oczywiście. Legendarny młot wali niczym piorun, tym razem coś dla Thora z uniwersum God of War. Zbieracze dowodów. Te przedmioty widziały rzeczy, które nawet ci się nie śniły. To jest dla Eleny, oczywiście. Też z serii Uncharted. Elena była dziennikarką. Dual Speeder, elektryczny storczyk. Ktoś to zaraz będzie miał ten kolor pod okiem. Czyli tak to się prezentuje. Zestaw antydemoniczny sprawi, że twoje kombinacje będą stylowe. Dobra. Mamy coś dla Dantego z serii Devil May Cry. Przeciwnik, który oczywiście w mocno prześmiewczy sposób przedstawia jednego z przeciwników, zwłaszcza z pierwszej części Devil May Cry. I oczywiście ta zdolność Dante, który potrafił wybić przeciwnika mieczem do góry i później podtrzymywać tego oponenta w powietrzu, strzelając do niego. I coś takiego było też przedstawione w Astro's Playroom jako nawiązanie. Zbadane terytorium, skarby widzę. Mamy mapkę dla Chloe Frazier. Zwłaszcza kiedy kierowaliśmy jako Chloe w Uncharted Zaginione Dziedzictwo, to tam właśnie często taką mapkę wyciągaliśmy, biorąc pod uwagę, że otrzymaliśmy tam no pewną formę otwartego świata, bardziej otwartej lokacji bym powiedział. Kościany strój, nie mam nic do ukrycia, czyli mamy znowu coś nowego dla naszego bocika. Będzie na przyszłe odcinki. Plecak i cegły, te drugie pomogą ci uniknąć niechcianej uwagi, czyli coś dla Joela. W plecaku chował oczywiście wszelkie przedmioty, a cegły wykorzystywał do odwracania uwagi albo do ogłuszania przeciwników. Wydrążona kryjówka, mieszkają w niej przeróżne stworzenia, na przykład węże i
mamy coś tutaj dla Naked Snake'a, czy też dla Big Bossa. Nawiązanie do tego, że w Metal Gear Solid 3, w tej części, która się doczeka remake'u, przenosiliśmy się do dżungli, no i mogliśmy się nawet chować w takich miejscach. I ogólnie motyw z kamuflażem był tam dość istotny. Kółka z danymi, relikt zmieniający zasady gry, proszę. Takie przedstawienie fragmentu przykładowej planszy w VIP Ribbon. Mówiłem wam, że trzeba było wciskać odpowiednie przyciski, żeby muzyka grała. Można było dołączać do tej gry, odpalać właściwie swoją muzykę z płytek. A w momencie, jak nasz króliczek przebiegał przez takie kółko, to właśnie musieliśmy na padzie w dobrym momencie wcisnąć kółko. Długi miecz chłopaka należy do mistrza pięciu wielkich duchów. Proszę bardzo. Czyli dla bohatera Wild Arms mamy. Turlająca się gwiazda, przyczepia się do wszystkiego. No, wspominałem wam o tej serii Katamari, gdzie właśnie taką kulą kierowaliśmy, do której się wszyściutko przyczepiało i ta kula z każdym przyczepionym obiektem stawała się coraz większa. Dobra, może powolutku wystarczy, co? Mamy jeszcze stół kucharza, miejsce, w którym tworzą się kulinarne dzieła sztuki. Czyli mamy stanowisko dla postaci z tej japońskiej gry, której ja kompletnie nie znałem. I dopiero w stosownym odcinku wam dodałem adnotację w napisach, że po prostu byłem w szoku, jak się dowiedziałem, że nawiązano do jakiejś niszowej gry, która była na PlayStation 1 sprzedawana tylko w Japonii. Światło przewodnie jest jak nawigacja prowadząca do kolosów, czyli miecz naszego Wondera, podróżnika z Shadow of the Colossus. Taki miecz wykorzystywaliśmy nie tylko do walki, ale właśnie mogliśmy wyciągać w ten sposób, tak jak tutaj Astrobocik wyciąga. I to światło pokazywało nam, gdzie mamy kolejnego kolosa do pokonania. Dobra, wystarczy na razie. Bo tego pojawiło się tutaj tyle, że nie ogarnę tego. Na pewno zapomnę o którejś interakcji. Ale to będziemy sobie jeszcze nadrabiać w razie czego. Oczywiście, że za chwilkę zobaczymy, jakie te interakcje tutaj będą. Czyli tutaj na przykład mamy tego kucharza. No proszę. Przygotował nam szybciutko dania. Mamy Lara Croft, która ucieka przed raptorem? Okej. Zatrzymaliśmy ją, a raptorek chciał się po prostu przytulić. Uroczo. O, i taki charakterystyczny glif z gry Journey, czy też Podróż. Dobra, tutaj jeszcze mamy nowość. Sullivan, który kurczę, uderzyliśmy go jak sobie popijał. Jakieś piwko, czy cokolwiek, inny napój. I wysypują mu się wszystkie schowane skarby. Zawsze zachowa coś dla siebie, co? To dobrze, że mnie Chloe nie trafiła. Chyba się zdenerwowała. A tutaj Elena. Elena Fisher z serii Uncharted. Nie rozstająca się z kamerą, zwłaszcza w pierwszej części. Mamy Nadine Ross. Jaka uczynna złapała słonika. Dobra, kto tu jeszcze? Tutaj. No łap tą główkę, łap. Nałóż sobie z powrotem. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Na pewno tutaj Dante. No i co, przeszkodziliśmy mu, kurczę. O właśnie, i można było zobaczyć, jak podbija mieczem przeciwnika. A Joel zamiast wykorzystać do odwracania uwagi albo do ogłuszenia kogoś, prawie ogłuszył siebie samego, co? A tutaj
Big Boss, czy też Naked Snake. No tak. Przygotował sobie, kurczę, jedzonko. W nawiązaniu oczywiście do tego, że w dżungli musieliśmy wszystko znaleźć na własną rękę, w tym jedzenie. Węże, żaby. Ze wszystkim trzeba było sobie radzić samemu. O, i Atreus, który potrafił się zmieniać w zwierzęta. A Thor? Okej. Spodziewałem się czegoś takiego, że nas uderzy za chwilkę. Chyba próbuje się zasadzić na tego węża tutaj. Myślałem, że nas uderzy, a to on sam się, kurczę, naelektryzował. Oczywiście z dużą naszą pomocą, jakby nie patrzeć. Dobra, bo tutaj była któraś małpka. Tutaj, na tym leżaczku. Przepraszam, że przeszkadzam. Okej. Podobna animacja jak w innym przypadku, kiedy ta maska odpada, ale szybko sobie nakłada ją. Mamy głównego bohatera Shadow of the Colossus. O, i te jaszczurki. Jaszczurki, które mogliśmy znajdować. I to wydłużało pasek zdrowia. Pasek, czy raczej okrąg zdrowia, bo tam nie mieliśmy takiego normalnego paska. A tutaj VIP Ribbon. O, to są animacje, które się odpalały w momencie, jak właśnie wciskaliśmy różne przyciski. Świetna rzecz. Dobra, tutaj mamy jeszcze Leona i poza tym chyba wszyscy. A nie, jeszcze tam Katamari. Jaka panika, kurczę. Dobra, to chyba na Katamari zakończymy tak naprawdę, co? O kurczę! No to my się przykleiliśmy i dostaliśmy za to osiągnięcie nawet. Dobra, chcę się wydostać. A ciekawe, czy... Ha, on zaraz będzie toczył tę kulę. No, jakby tak przylepił jeszcze parę postaci, to kula by się powiększyła. Nawiązując do tego, jak to wyglądało w samej grze, czy właściwie w serii gier. Dobra, to w sumie teraz polećmy sobie tutaj, w tę stronę, bo północny wschód już odkryty. Ale tu jeszcze możemy parę aktywności zrobić. No właśnie, to już oczywiście swego czasu musiałem wykonać, ale za każdym razem, jak chcemy się dostać w takie miejsce, no to ponownie trzeba poprosić o pomoc. Za chwileczkę będziemy na miejscu, ale swego czasu, jak tutaj byłem, to jeszcze właśnie wszystkich aktywności nie zaliczyłem, więc teraz pora, żeby to zrobić. O, tu jest też, kurczę, jajko. Mamy też bota. 191 na koncie. Tutaj potrzebujemy 40 kompanów. Zapraszam. Przewrócimy z powrotem tego żółwia, co? O, i mamy w nagrodę puzzla tym razem. Tutaj też. A zobaczmy, czy na dole czegoś nie ma. No z drugiej strony ewentualnie. Tutaj 80. Ej, ale to kurczę... Najpierw zobaczmy wszystko to, co jest na dole jednak. Tutaj aż 100. Tam mamy też bocika, ale zaraz zobaczymy, co nam to da. Okej. A, dzięki temu polecę do góry. No, rewelacja. I mamy znowu to jajko. Ciekawski kot. Rozwiązuje łamigłówki, ociera się o nóżki. No proszę, nawet też mamy do Streja easter egga nawiązującego. Stray, czyli taka bardzo fajna produkcja, w której kierowaliśmy kotkiem. Żałuję, że nie miałem okazji jeszcze do tej pory w nią zagrać. Bo to akurat nie jest jakaś długa produkcja, której przejście zajmuje mnóstwo czasu, a wręcz przeciwnie, a jednocześnie jest bardzo urocza. Na pewno mi się podobała na zwiastunach jeszcze zanim się ukazała.
Kto wie, może kiedyś jeszcze się uda ją nadrobić. Dobra, mamy tego bota. Tutaj teraz uwolnijmy kolejnych. 60 botów potrzebujemy. O nie, to wy zamierzacie to zrzucić? Okej. No dobra, mam nadzieję, że to nie było bolesne dla was. Ale są już uwolnieni faktycznie. Dobra, kolejny tutaj. No nie brakuje tego, naprawdę nie brakuje. Ej, ciekawe czy nie powinienem wejść na górę tam, ale to musiałbym od drugiej strony. Dobra, tutaj nie! Ojejku, serio, nie chciałem zeskakiwać. Ale z drugiej strony wróciłem na górę i dzięki temu będzie teraz łatwiej sprawdzić, czy ja tutaj mogę rzeczywiście przeskoczyć. Tyle tylko, że to będzie z drugiej strony, prawda? Teraz zobaczymy, czy ja coś... A patrzcie, to tu jeszcze coś. Czy ja za to coś dostanę, że tutaj wejdę? Chyba jednak nie za bardzo. Ale... No mamy tutaj jeszcze coś. Pewnie to jakoś przesuniemy i może wtedy coś się odblokuje tam na dole. Bo mamy też posąg tego żółwia. Okej, no na to liczyłem, kurczę. Że nie bez powodu tutaj to mamy. Nie, no nie wierzę. Robotyczny krwiopijca zajdzie ci za skórę. Ale to jest w ogóle jakie na czasie. Nie wiem, czy kojarzycie taką grę z czasów PlayStation 2 jak Mr. Mosquito, w której wcielaliśmy się w komara. Dosłownie wcielaliśmy się w komara. Wiem, że to dziwacznie brzmi. Ta gra, jak tylko zobaczyłem jakieś recenzje Mr. Mosquito w różnych magazynach w branży, no to byłem mocno zaintrygowany tym faktem, a mówię, że jest to bardzo na czasie, bo dosłownie w chwili, gdy to nagrywam, to kilka dni temu na PlayStation Store pojawiła się pierwsza część Mr. Mosquito w ramach emulacji z PlayStation 2, czyli teraz wszyscy posiadacze PlayStation 4 i PlayStation 5 mogą tę bardzo nietypową produkcję sprawdzić na własną rękę. Czy to w ramach abonamentu PlayStation Plus Premium, czy to po prostu kupując sobie Mr. Mosquito, nie wiem czy nie kosztuje przypadkiem 45 zł. Więc kurczę, ciekawe czy mieli tutaj twórcy Astrobota jakieś przecieki, że Mr. Mosquito powróci chociażby w takiej emulowanej formie. Bo to aż jest dla mnie zaskoczenie duże, że pojawiła się tego typu gra tutaj. W sensie nawiązanie do tego typu gry. Mało znanej przecież. Shiba Influencer miało być pewnie? Albo to jest taka celowa gra słów, że Influencer, gdy szczeka słuchają go wszyscy ludzie. Kurde! A to z kolei... W zeszłym roku bodajże była zapowiedź takiej gry jak Humanity, czy Humankind, kurczę, bo już teraz... Nie no, Humanity chyba. Humanity, która wyglądała bardzo nietypowo, bo właśnie gracz kieruje w tej grze takim właśnie pieskiem Shiba, który wygląda właśnie w ten sposób, jakby się rozświetlał i musi... gracz kierować całymi tłumami ludzi. No, mocno przypomina koncepcja na tę rozgrywkę Lemingi. Taką też kultową serię, gdzie prowadziliśmy Lemingi do jakiegoś celu. No, teraz się zastanawiam, jak tutaj przejść. W każdym razie ja kontaktu bezpośredniego z Humanity nie miałem, ale po prostu mocno jest to charakterystyczna postać, że od razu mi się skojarzyło, że to właśnie musi być do tego nawiązanie. Ale naprawdę dziwnie ta produkcja wyglądała, ale dzięki temu też trochę rozgłosu zyskała w momencie zapowiedzi. Dobra, bo ja mam pytanie, jak mam się niby teraz... O, kurde, bo chciałem tam się jeszcze dostać, pewnie muszę się teraz wrócić. I raz jeszcze polecieć tam, spotkamy się już na miejscu.
Okej, ku mojemu zaskoczeniu nie da się już tam chyba dostać na górę. Oczywiście ja już tam byłem swego czasu, jak musiałem popchnąć fabułę do przodu i odblokować kolejny świat. No tam po prostu mamy monetki i to wszystko, bo poza tym nic więcej już tutaj. Ale dziwne, dziwne to jest, że nie można ponownie poprosić bocików, żeby mi odblokowali przejście, bo tak samo przecież nie mogę wrócić tędy. No cóż, ale ponieważ tę część miejsca katastrofy już ukończyliśmy na 100%, no to możemy wracać i tutaj się z wami pożegnam. Powrócę sobie jeszcze już poza nagraniem do samej galaktyki i w następnym odcinku zabierzemy się za nowy poziom. Być może będzie to już jakiś etap, gdzie odblokujemy znowu portal prowadzący do galaktyki zaginionej. Przekonamy się, zostawcie kciuka w górę, jeśli dzisiejszy naprawdę długi materiał wam się podobał i do usłyszenia następnym razem. Cześć!